Tak właśnie patrzę, co tutaj nowego się dzieje w świecie krypto i ogólnie, i nagle patrzę, a tutaj Mike zrobił taki retweet, gdzie pisze, czyżby koniec regulation by enforcement SEC-u. I o co tutaj chodzi, to jest to, że czekajcie, bo tutaj coś mi się włączyło, ok, że wielu, multiple SEC lawyers, czyli co najmniej kilku prawników, którzy pracowali dla SEC-u, resign, czyli zrezygnowało. Ciekawe, bardzo ciekawe. I tak sobie tutaj patrzę na ten artykuł i powiem wam tylko jedno, tak ogólnie, że ciekawe, która sprawa krypto odegrała w tym jakby największą i kluczową rolę, gdzie prawnicy sami zorientowali się, jak są puszczani w maliny i wydali sami na siebie wyrok i postanowili odejść, niż kontynuować się robienie z siebie klaunów. Tak tutaj właściwie odpowiedziałem na ten Majka tweet, który był wczoraj dosłownie. No, całkiem nieźle. I to jest właściwie to jest właściwie to, co dzieje się przez dłuższy czas, gdzie mówimy, że owszem, można zakrzywiać rzeczywistość, można przez jakiś czas, że tak powiem, puszczać ludzi w maliny, ale w pewnym momencie dalej się tego nie da robić. I kiedy tutaj rozmawialiśmy sobie na kanale i kiedy wiele osób wrzucało różnego rodzaju tweety, i tutaj mieliśmy jeden z takich, nie wiem, czy go teraz potrafię znaleźć tak na szybko, ale jeden z takich tweetów był bardzo fajny, który pokazywał sprawę, gdzie dosłownie niedawno, bo który to był 8 kwietnia, kiedy prawnicy Ryśka wysłali do SEC-u list z jakby żądaniem odrzucenia sprawy. Tu nie chodzi tylko o sprawę Ryśka, żeby nie było, żeby było jasne. Tutaj chodzi o wszystkie sprawy, które SEC jakby wytacza w stronę krypto. Ale jedną z mojej, którą ja najbardziej śledzę i mówię o tym kanale, i z mojej perspektywy tutaj jest potężnie kluczowa rola, kiedy prawnicy SEC-u są ośmieszani przez prawników pracujących dla choćby Ryśka, gdzie dosłownie wypunktowano im, słuchajcie, wy piszecie o czymś, co wydarzyło się na miesiące przed czymś, o co kogoś oskarżacie. Wy piszecie i tutaj trzy kropek, ile różnych, że tak powiem, totalnych bzdur, nieprawdziwych, nietrafionych lub absolutnie tylko i wyłącznie zmyślonych na podstawie tego, co, nie wiem, zobaczyli na Twitterze, że ktoś napisał? W pewnym momencie, jakby nie było. W końcu to nie są też, że tak powiem, puste łby. Zorientowali się, że ej, tutaj my jesteśmy tutaj puszczani w maliny. Nam się tutaj każe walczyć z czymś, co w ogóle i właśnie. No dobra. Now SEC lawyers are stepping down. Wow. Ostro. Czyli teraz prawnicy SEC-u ustępują ze stanowiska, ogłaszając porażkę po tym, jak ich argumenty, i tutaj akurat chodzi o debt bugs, zostały uznane za fałszywe. Na przykład, i tutaj z siedziba w Utah jakiś debt bug zamyka rachunki, bla bla bla. Ale ja myślę, że nie tylko o to chodziło. Ja myślę, że tutaj jest również wiele, wiele innych czynników, które na to się złożyły. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Więc ciekawe. Kolejna zajawka, safe wallet i kolejna darmowa kasa wpada. Ok. Więc tak to wygląda. Teraz, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest poza tym, że ramen z wołowiny jest niesamowity, plus krewetki, to jest to, że patrzę teraz, co się tutaj dzieje na Bitcoinie, i owszem, jeżeli tutaj popatrzymy na ten
na ten mój tweet z 17 kwietnia, to wtedy nie był on zbyt popularny, kiedy mieliśmy 61 600 i szliśmy tutaj czerwoną świecą w dół, a mój tweet był, że stawiam tutaj 32 grosze i całe, wiecie, klucze do mojego kurnika, że bla, 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 że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, że się powtórzy ten, który tutaj mieliśmy dosłownie poprzednio. I no i najwyraźniej jesteśmy blisko tego właśnie scenariusza, jeżeli o to chodzi w tym momencie, bo jakbyśmy popatrzyli, jestem tutaj na dziennym, to właściwie ten scenariusz się tutaj powtarza. Ale żeby nie było, bo to nie jest takie zero-jedynkowe, to wszystko, co dzieje się tutaj na tradingu. Ogólnie trading to nie jest taki zero-jedynkowy. To jest wiele czynników tutaj ma, wiele czynników tutaj gra potężną rolę w tym, co się dzieje na tradingu. To mimo tego, co tutaj widzimy w tej chwili i tego, że widzimy, że tutaj jakby przeskoczyliśmy nad zieloną linią wczorajszą świecą i jesteśmy nad tą zieloną linią teraz tutaj, to ciągle nie jesteśmy, że tak powiem, na prostej drodze do nieba lub też do księżyca, jak to woli, to the moon. To jest linia tutaj, która się tutaj pojawia, gra potężny opór. To jest właściwie ta linia i zaraz wam tutaj pokażę. To jest ta linia. Tutaj ta strefa, żeby nie mówić linia, to jest potężną strefą tutaj taką oporu póki co, a sama formacja i to wszystko, co dzieje się w tej chwili, to, że mieliśmy dopiero co mieliśmy having i ta formacja, gdzie widzieliśmy, jak tutaj to jest rozegrane, tutaj doszliśmy do takiego momentu, a następnie mamy taki ale taki wygląd tego wykresu, to pokazuje tylko i wyłącznie na, w tym momencie, pokazuje na słabość dynamiki wzrostów i stąd też pojawiło się wiele, wiele, wiele shortów na Twitterze. Ja to rozumiem, ludzie shortują, ponieważ wyczuwają tutaj słabość tego wykresu i z mojej perspektywy nawet wczoraj chyba skomentowałem, wczoraj, przedwczoraj, czy dzisiaj? Wczoraj skomentowałem tutaj heksymalisty, jego shorta. Heksymalista ma tutaj shorta. I ja nie mówię tutaj, że on coś tutaj źle oczekuje, bo on oczekuje tutaj powrotu do tej strefy, chyba, tak mi się wydaje. A dla mnie powrót do tej strefy wykresu, a więc zjazd z powrotem w okolice tutaj 60 tysięcy, byłby raczej taką furtką do wyjścia z shortów w tym momencie. Chociaż, tak jak powiedziałem, ten wykres, który w tej chwili widzimy, to nie jest taki bardzo mocny i optymistyczny wykres na wzrosty, ale ciągle uważam, że shortowanie tutaj jest ryzykowniejsze od po prostu longowania. Tak czy inaczej, jeżeli na przykład coś w mojej głowie jest 50-50, a więc 50 na 50, to wolę nie podejmować decyzji, niż podejmować na podstawie 50-50. Dlatego jeżeli ktoś obstawia coś na 50 na 50, to lepiej, żeby w ogóle tego nie obstawić. Szczególnie jeżeli tradujemy na dźwigni i czyli używamy pożyczki giełdy do tego, aby obstawiać swoje pozycje. Co innego spot, bo jeżeli coś kupisz w danym momencie, to prędzej czy później, znając tutaj wykres Bitcoina, to prędzej czy później będziesz miał okazję to sprzedać drożej. Ale shortując czy longując, to może się okazać zgubne, ponieważ wtedy to musisz pilnować się. Chciałem jeszcze coś pokazać. Chciałem wam pokazać coś z... czekajcie, zrobię sobie tutaj większy wykres. Porównanie do tego, co działo się poprzednio. A więc mieliśmy maj, tamten rok. Zobaczcie,
tu jest koniec kwietnia, maj i mieliśmy coś podobnego i teraz nagle mieliśmy pał, zjazd. Ja wiem, że tam były pewne czynniki, które zagrały rolę potężną do tego zjazdu w tym momencie. To był maj poprzedniego roku, że tam było coś związanego z chyba Chińczyki się coś tam odezwali, jeżeli chodzi o to, o krypto i tak dalej. Ale tutaj, że tak powiem, padł blady strach i nagle mieliśmy ten wielki zjazd. Potem mieliśmy chwilowe powtórzenie i próba powtórzenia wzrostów, aczkolwiek wróciliśmy do jednej wielkiej, długiej bessy. Mieliśmy 22, 23, całe 2 lata bessy. Właściwie jakbyśmy policzyli, że tutaj właściwie ta bessa się zaczęła, nie licząc tego małej powtórki hossy, no to mieliśmy prawie 3 lata takiej bessy. W tej chwili wygląda to tak, że mamy znowu maj, końcówkę kwietnia i zaczyna się maj i mamy znowu podobną sytuację na rynku. I ciekawy jestem właściwie jak to się rozegra tego roku, ponieważ tutaj byliśmy grubo po halvingu. Tutaj jesteśmy właściwie w momencie halvingu. Więc jeżeli mielibyśmy jakikolwiek, i tutaj znowu nie mówię, że to się może nie wydarzyć, i testowanie tej czerwonej linii tutaj, choćby na tygodniowym, jest możliwe. Ale ciągle oczekiwałbym, że powinniśmy mieć jeszcze jakiś powrót do wzrostów, ponieważ jesteśmy po halvingu. I to jest takie bardzo, wiecie, życzeniowe trochę. Aczkolwiek tradując, znowu mówię, tradując, w zupełnie inny sposób bym się nastawiał do moich pozycji, ponieważ znowu, to są trady. Patrzysz na to, co się dzieje, a nie na to, co sobie życzysz, żeby się wydarzyło. Więc w taki sposób. Jeszcze jedną rzecz, co chciałem porównać. Rok właściwie 21 z dzisiejszymi czasy, to jest to, że cały ruch krypto altcoinów wydarzył się dopiero po tym, jak Bitcoin zatrzymał się w cenie, czyli w tym momencie. I teraz jestem bardzo ciekawy, jak to się rozegra tego roku, ponieważ tak naprawdę ten sezon altcoinowy w tym roku mamy, że tak powiem, dopiero taką ala rozgrzewkę. A więc to wszystko jeszcze jest z mojej perspektywy przed nami i do tego wszystkiego możemy się dopiero nastawiać i pewnych rzeczy oczekiwać i obstawiać pionki. Tyle, że różnica między obstawianiem czegoś, co jest dosłownie tradem na giełdzie, powinna być inna niż różnica tego, gdy obstawiamy, że coś kupujemy, coś trzymamy, na coś stawiamy. Więc to jest bardzo takie kluczowe w tym, jak tutaj rozgrywamy ten rynek w tym momencie. Tak czy inaczej, maj tamtego sezonu hossy i maj dzisiejszy może wyglądać, bo jeszcze nie mamy maj, ale już mamy, że tak powiem, widać ten maj nadchodzący. Może wyglądać bardzo, bardzo podobnie i takie testowanie, jak tutaj mieliśmy, o, zobaczcie, testowanie może się jeszcze wydarzyć. Więc zwróćcie na to uwagę, tradując, i wszystkie moje takie moje ala podejście do tradingu możecie znaleźć w moim ABC Tradera, bo o tym mówię. Jest powiedziałbym, skrajnie różne od tego, co w większości wypadków słyszycie, ale nie chodzi o to, aby jakby brać to co do joty. Chodzi o to, aby użyć element lub fragment lub wykorzystać to, co widzicie, pracuje dla Was i dla Waszej strategii. Bybit,
To jest jedna z giełd, na których traduję Bybit i Max. Linki są pod spodem i jeżeli o to chodzi, to powiem wam, że na tych giełdach jest dużo, dużo różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają wam zarządzać pozycją otwartą już w taki sposób, abyście po prostu nie wtopili. No tutaj trzymam kciuki za kolegę heksymalistę, który ma tutaj shorta i wydaje mi się, że zresztą odpisał. Heksy mi odpisał, czekajcie, co on pisał? Gram między innymi timingiem, gdyby dziś był czerwiec, to już bym się na to nie odważył. Aha, rozumiem, no to czyli dosłownie to samo, co ja powiedziałem, czyli krótko mówiąc, knot w dół, jakieś jeszcze wahnięcie, jakieś jeszcze coś, co może się wydarzyć, oczywiście, więc okej, okay. Trzymam kciuki za świecę, za jakiś knot w dół, który pozwoli mu zrealizować pozycję na plusie, na zero, jakkolwiek zdecyduje, ale aby każdy, wiecie, shorty zarabiają, longi zarabiają, nieważne. Ważne, aby w tej grze realizować swój plan i ściągać kapitał w swoją stronę. Nie panikować, nie wchodzić w pozycję bez przemyślenia, nie robić zbyt dużo trade'ów, bo zbyt dużo trade'ów zwykle ma wspólnego dużo z nieprzemyśleniem pozycji. Zresztą chyba miałem taki tweet, nie wiem nawet, czy o tym mówiłem, czy nie, ale przywiązywanie się do pozycji to też jest i uśrednianie strat na siłę, to też jest coś, o czym bardzo często mówiłem. Gdzieś o tym mówiłem, że zbyt dużo trade'ów. No, szukam, ale nie widzę. Tak czy inaczej, jedną rzeczą, co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, to jest właściwie tutaj przywiązywanie, nie przywiązywanie się do pozycji, nie uśrednianie na siłę strat, ale jeżeli rozumiesz dokładnie wykres i wiesz, rozumiesz swoje aktywo, którym jesteś i wiesz, co jest możliwe, a więc no to wtedy nawet jeżeli coś jest chwilowo pod wodą, to jesteś w stanie z tego wyjść odpowiednio. Dokładnie. Tutaj widzę, że Mike mi właśnie odpisał przed minutą, czyli sprawa ta. No właśnie, czyli powiem wam tak, że prawnicy z SEC-u będą patrzyli jeden na drugiego i będzie miało to wpływ na inne sprawy. Będzie miało to wpływ na inne sprawy. Na pewno. Czekajcie, gdzie tu mam rączkę w górę. Pyk. Będzie miało to wpływ na inne sprawy. Kurczę, muszę sobie jakoś tutaj zrobić, żeby tą... Ale na tym nam zależy. To nie chodzi tutaj o to, abyśmy... Wiecie, w tej chwili, nawet jak popatrzymy na ostatni case, a więc atak Uniswap, tego naszego fejkownego DeFi, no to nawet to. Ja sobie patrzyłem ostatnio i sobie myślę tak, jeżeli na przykład SEC wygrywa z ryskiem, no to Uniswap nie ma szans. Jeżeli SEC przegrywa z ryskiem, to nie znaczy, że Uniswap z automatu wygrywa, ale już ma większe szanse. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy jest powiązanych. I teraz, jeżeli w tej sprawie prawnicy wycofują się, bo nagle okazuje się, że i tutaj trzeba było całą sprawę rozkminić, to znaczy, że prawnicy, którzy prowadzą inne sprawy, już mają jakieś tam oręże do walki z SEC-iem, ponieważ widzą, co się dzieje. Więc ta sprawa jest kluczowa, ważna, więc fajnie. Podoba mi się to rozegranie. Teraz jeszcze na koniec właśnie tak sobie popatrzę na ten wykres i powiem wam, bo wróciłem do tego SEC-u, a ciągle mam w głowie ten wykres.
Właśnie, zobaczcie tutaj dla wszystkich tych, co tak patrzą na to, co może Bitcoin zrobić. I teraz znowu patrzmy. Jeżeli widzimy, że tutaj mamy przecięcie na godzinówce, na MACD, grubo ponad linią zero, i teraz zaczynamy na godzinówce spacerować pod zieloną linią, a właściwie wskoczyliśmy pod czerwoną linię, to może jednak w tej chwili to, co tutaj mówiłem, ok, to, co tutaj mówiłem, że zawróci, to może jednak to zostało już jakby ala zrealizowane, a więc wróciło tutaj nad, może dotknąć zielonej, może dotknąć nawet ciut tutaj poniżej, ale niekoniecznie, bo tutaj musimy patrzeć na różne ramy czasowe. A więc godzinówka super pokazuje nam, że mamy i jesteśmy chwilę pod czerwoną krechą, a więc możemy lecieć. Czterogodzinówka pokazuje nam, że spokojnie, jakbyśmy nawet dotknęli czerwonej, to jesteśmy ciągle w takim trendzie wzrostowym. I dniówka pokazuje nam, że również, że nawet jeszcze nie dotknęliśmy zielonej. Czyli wygląda tutaj takie, wiecie, wahnięcie się w tą czy w dolną granicę do 65 nawet jest aktualnie bardzo prawdopodobne, możliwe i nie jakby nie niweczy tego ruchu w górę, który w tej chwili widzimy. Więc ostrożna zagrywka, jeżeli chodzi o shorty i zobaczymy. Dobra. Właściwie o niczym nie powiedziałem, chciałem tylko powiedzieć o tej sprawie SEC-u, która tutaj została odrzucona, bo bardzo ciekawa sprawa i definitywnie będzie miała wpływ na resztę spraw z mojego punktu widzenia. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. W końcu kiedyś to szaleństwo SEC-u musi się skończyć. Wtorek, jutro środa, panowie. Dobra, trzymajcie się, cześć.